Raport z zagrożonego miasta. Elżbieta Maj. Dawno temu potężny władca zabronił podróżnemu opowiadać o tym, co zobaczył w czasie swojej wędrówki za wielkim murem, o królestwie bakterii. Osadził nieszczęsnego w wysokiej wieży, a gdy po latach, kiedy już wiadomość o istnieniu świata za wielkim murem się potwierdziła, długoletni samotnik, uwolniony ze swego więzienia, powtarzał tylko jedno zdanie. Nie ma królestwa bakterii. Minęły wieki. Wielki mur, choć ciągle istnieje, już nie dzieli od reszty świata. Ale władcy pewnych obyczajów łatwo nie zmieniają. Lekarza, który proroczo przewidział rozwój wypadków, skarcono, ale choć pokonany odszedł, milcząc na zawsze, to małe, niewidzialne, niezmierzalne wymknęło się i zaczęło się przemieszczać samodzielnie na gapę, szybkimi liniami lotniczymi. Pojechało równie niekontrolowane, rozlicznymi ekspresami, biegnącymi po szynach i szosach, ukryte w zakamarkach luków pływającej floty. Tej opowieści nikomu nie opowiem. Jestem sama. Jak ten więzień wieży milczenia sprzed wieków, z nikim się nie spotykam. Ale teraz słowo można przesyłać pocztą elektroniczną, powierzać telefonom. Zatem piszę, rozmyślam. Wspominam. W styczniu otrzymałam od siostry zaproszenie na jej okrągłe urodziny. W dniu o frapującym zestawie cyfr, składających się na datę 2 lutego 2020. Wiekowa już jestem. Zastanawiam się, czy podjąć taką dość daleką podróż zimą, ale zima tego roku była raczej z nazwy niż z aury. Podróż w wygodnym wagonie z miejscem przy oknie pozwoliła obserwować spektakl zachodzącego nad górami świętokrzyskimi słońca, a potem pojawienie się plejady gwiazd. Spotkaliśmy się w dość licznym rodzinnym gronie. Do naszych albumów trafiło kilka zdjęć. Zostały miłe wspomnienia. Wkrótce po powrocie zaczęły napływać z południa Europy niepokojące informacje o zachorowaniach. Wpierw pojedynczych, a potem masowych. O rozszerzającej się epidemii. O restrykcjach i wszechogarniającym lęku. Nie od razu, ale i u nas pojawił się ten pierwszy przypadek. A potem następne. Zamknięte szkoły. Zakłady usługowe, placówki kultury, opustoszałe ulice, nieliczni przechodnie w maskach, prawie puste autobusy i dni niezwyczajnie ciepłe, jak na tę wczesnowiosenną porę. Piękna, słoneczna pogoda, wabiące, by wyjść na spacer, na rowerową przejażdżkę, posiedzieć w miłym towarzystwie na ławce w parku. Dla osoby samotnej, jak ja, pozostawanie we własnych czterech ścianach to zwykła codzienność. Zakazy uczestniczenia w spotkaniach, zgromadzeniach, imprezach nie są zbyt dolegliwe. Nie pierwsza przeżywana epidemia, choć może najrozleglejsza. W 1952 roku kolega z naszej licealnej klasy zachorował na szerzące się wówczas polio. Szczepionki jeszcze nie było. Całą klasę odesłano na dwutygodniową kwarantannę. Do szkoły zabroniono nam się zbliżać, ale nikt więcej się nie zaraził. Kolega też miał szczęście. Trafił do zakładu w Goczałkowicach, w którym stosowano skuteczne zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.
oraz funkcjonowała szkoła. Dołączył do nas po kilku miesiącach w dobrej formie. 5 lat później, podczas studiów w Krakowie, miasto przeżywało epidemię duru brzusznego. Może był to tyfus, ale używano mniej deprymującej nazwy. Zabroniono odwiedzin w domach akademickich. Recepcjonistki pilnowały, żeby mieszkańcy przechodzili przez zainstalowane w wiatrołapach płytkie koryta, wyścielone matami nasączonymi jakimś płynem dezynfekującym, a potem moczyli dłonie w podobnym, niezbyt ładnie pachnącym. Na pewno wielu pamięta także ospę, która zdezorganizowała życie wrocławian w 1963 roku. Były przypadki śmiertelne i ciężkie powikłania. Nikt nie mógł wyjechać z miasta bez poddania się szczepieniu. Ale szczęściem szczepionka już od dawna istniała. W lipcu, krótko przed wybuchem tej epidemii, pojechaliśmy z 2-letnim synkiem na wspólny urlop do znajomych w Świnoujściu. W połowie miesiąca, na drugi turnus, Fundusz Czasów Pracowniczych oferował wypoczynek w wymiarze 2 tygodni. Zaczęli przyjeżdżać w Czasowicze ze świeżymi strupkami poszczepiennymi. Mój małżonek zamartwiał się z powodu obawy o zdrowie naszego małego synka, mniej o nasze. Uspokajałam, że przecież z chorymi nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu, a malec był szczepiony rok temu, więc pewnie jest z nas trojga najlepiej zabezpieczony. Wkrótce ognisko zagażeń wygasło i nie pojawiło się więcej. Teraz media codziennie podają liczby chorych, zmarłych, ozdrowieńców. Nasz region jest w epicentrum zarazy. Koronawirus. Elegancka nazwa groźnego intruza. W pierwszych dniach pojawienia się tego stworka, którego nie można zobaczyć, apele. Pomagać seniorom, przede wszystkim w zakupach, żeby nie wychodzili z domu. Potem specjalne godziny na ich obsługę w sklepach i działających instytucjach. Wreszcie maski. Tam skąd pochodzę, zwane larwy. Więc sobie kilka uszyłam, niebieskie. Ale od początku wychodzę na świeże powietrze, czyli po zaopatrzenie, prawie codziennie, jak zwykle. Na zapas nie udźwignę, szczególnie w tej okropnej, przyduszającej masce. Jak to dobrze, że mogę wyjechać na działkę. Sama w samochodzie, bez tej larwy. W ogrodzie też jestem sama. Ale mogę poplewić, pograbić, coś zasiać lub wyskrobać, zasadzić, ruszać się. No tylko deszcz nie pada. Na baseniku udaje się ledwo wyskrobać pół konewki deszczówki, więc może odpocząć na leżaku, obserwować pierwsze motyle i trzmiele, posłuchać świergolenia ptaków. Wieczorne informacje dziennika telewizyjnego podają liczbę kolejnych ofiar. A przed chwilą telefon od szwagra. Właśnie urodził mu się prawnuk. Gratulacje. Przyszłabym odwiedzić szczęśliwą mamę i maleństwo z drobnym prezentem, jakimś słodkim smakołykiem, jakąś grzechotką. Ale od wizyt trzeba się powstrzymać. Tak jest bezpieczniej, no, rozsądnie. Poczekam, aż niebezpieczeństwo minie. Kolejny wyjazd w plener. Przy takiej pogodzie trudno wytrzymać w domu. Chyba nie tylko ja tak myślę. Na sąsiedniej działce młoda rodzina z dziećmi. Zza płotu słyszę ich radosne głosiki. Harcują na huśtawce, wspinają się na zainstalowane w ubiegłym roku drabinki. Czuję się, jakbym nie była sama. Ale do płotu się nie zbliżam. Od swojej przychodni lekarskiej trzymam się z daleka.
Receptę na drobne, związane ze słusznym wiekiem niedomogi zamawiam telefonicznie i dostaję mailem. Przepisane specyfiki wystarczy odebrać w pobliskiej aptece. Tak działa obecnie świat. Bezdotykowo. Czasem to zdalnie wykonywane czynności są pomocne. Ale czasem skutki wynikające z możliwości stwarzanych przez współczesne osiągnięcia techniczne są niekorzystne. Lotnicze powiązania komunikacyjne, rozbudowane szlaki kolejowe i sieci drogowe ułatwiają szybkie rozprzestrzenianie się niewidzialnych, koronowanych podróżników na odległe krainy. Tak chętnie przemieszczają się nimi obywatele państw bez granic, bez wielkich murów. I to małe, niewidzialne, niemierzalne, którego nie udało się zamknąć w wysokiej wieży. Opanowano cały świat. No jak długo? Kilka nudnych dni w domu. Zrobiło się chłodniej. Nareszcie kropi deszcz. Szukam ciekawej książki. Codzienne wiadomości zaczynają się rutynowo. Od liczb zakażonych, zmarłych, wyleczonych, przebywających na kwarantannie. Dane na dość wyrównanym poziomie, bez wyraźnego przełomu, z którego można by coś rokować. Szczególnie deprymujące są informacje o zgonach ludzi młodych lub przedstawicieli służby zdrowia. Nierzadkie przypadki. Ale wieczorem w poczcie mam maila. W rodzinie urodził się drugi chłopiec, wnuk siostrzeńca. Odpowiadam spontanicznymi życzeniami. Szczęśliwi rodzice mieszkają dość daleko, może kiedy miną obecne utrudnienia odwiedzę? Kiedy? Gdy będzie siadał, raczkował, chodzi? Sztafeta pokoleń. Jedni odchodzą, inni przybywają. Życie pulsuje swoim rytmem, nadzieją. Mimo wszystko. Kamil Dusiński, sanacja doby korony. Moment, w którym uświadomiłem sobie, że sytuacja może być naprawdę poważna, nastąpił, kiedy nagłówki w mediach przestały być krzykliwe. Jak żyjemy w czasach względnego pokoju, odwiedzając pierwszy z listy dowolny portal internetowy, widzieliśmy breaking news. Ktoś się zesrał w Radomiu. Tudzież Sosnowcu. Moś pani Julia Wieniawa była łaskawa wysiąść z samochodu, by następnie wstąpić do dyskontu. Obecnie natomiast wszystko podane jest dosyć rzeczowo. Brak celebryckich ekscentryków na pierwszym planie, a to oznacza, że jest zaiste źle. Okazało się, że influencerzy nie są nam w stanie pomóc. YouTuberzy są zbędni, nie mają bowiem co począć ze sobą wobec zaistniałej sytuacji. Bazują wyłącznie na sukcesie. Permanentnym rozwoju i wzroście bezustannej hości. W zasadzie jest to jedynie próżność, bufonada, przestawianie kolejnych fajnych rzeczy. Wszystko wokół układa się niezmiennie wspaniale i jest to jedyna emocja, jaką potrafią budzić. W trudnym czasie spowolnienia i kwarantanny owa gromadka konsumpcyjnych żuczków w butach Balenciagi traci możliwość przekazywania treści wybitnie pozytywnych. A ich styl bycia nie znajdzie wiele empatii, zrozumienia i wymaganej atencji. Amerykańscy gwiazdorzy kolejny raz próbowali uratować świat wspólną piosenką. Nie wyszło. Społeczeństwo powoli zdają się dochodzić do wniosku, że postacią dalece ważniejszą dla ich egzystencji jest pan wywożący śmieci niż Cristiano Ronaldo, a model gospodarki kapitalistycznej i konsumpcjonizm doprowadziły do urzeczywistnienia mechanizmów, które miały sens,
i na tyle dobrze spełniały się przez ostatnie lata, w których nie doszło do żadnego poważnego tąpnięcia, że zaczęliśmy sami wymyślać sobie problemy. Zdaje się, że po raz pierwszy w XXI wieku politycy, przywódcy światowi wyglądają na strapionych, a bycie u władzy nagle przestało być ciepłą synekurą, splendorem okraszonym apanażami, przywilejem łączącym się z odpowiedzialnością jedynie przed historią. Nagle bycie u władzy, bycie odpowiedzialnym za miliony ludzi jest problemem, choć właściwie tak winno przecież być. I o to w tej posłudze chodzi. Pomyliliśmy eksponowane urzędy z tytułem przesympatycznego człowieka roku, a dopiero teraz następuje czas walki z kryzysem, który nie został wymyślony dla własnych korzyści. Walki z czymś, co stanowi dla ludzkości poważne zagrożenie, czego ludzie naprawdę się boją, a nie czymś, co zostało im wmówione, że mają się tego bać. Lata wykorzystywania strachu, niewiedzy, niechęci między ludźmi w sposób cyniczny, wymyślania problemów i kryzysów, lata marketingu i sprzedawania produktów, które rozwiązać mają twój wyimaginowany problem, będący jego gotowym rozwiązaniem. Temu wszystkiemu byliśmy poddawani. Obecnie stoimy w obliczu prawdziwego problemu, więc nadarza się wiekopomna okazja, by wszyscy rządzący, celebryci i influencerzy, a także biznesowi self-made many, zwani na ogół wizjonerami, rozwiązali go dla nas. Szczerze życzymy powodzenia. Trzymamy kciuki. Pod koniec zeszłego roku wpadłem na wyliczenie podające, iż Jeff Bezos ma na tyle dużo środków finansowych, by zakupić mieszkanie o średniej wartości rynkowej dla każdego bezdomnego w USA i tym samym wydać około 1/3 majątku. Otóż nikt nie powinien mieć tyle pieniędzy co najbogatsi i nikt nie powinien mieć równie mało co najbitniejsi. Cóż to za rynek, gdzie w tydzień po wprowadzeniu kwarantanny firmy ogłaszają bankructwo? Cóż to jest za gospodarka? Wszyscy konkurują ze sobą w sposób bezpardonowy, wyrywając sobie każdy grosz, operują na tak niskich marżach, że nikt nie ma nic. Nagle okazało się, że nikt nie ma oszczędności, bowiem wszyscy wszystko wydali, zazdroszcząc influencerom ich modnego lifestyle. Byliśmy zbytnio zaaferowani poczynaniami nieszczęśników, którzy w zamian za 500 polubień zobowiązują się ufarbować włosy na różowo. Zbyt intensywnie przeżywaliśmy opis imprezy, w której wzięła udział pani Kinga Rusin. To było ważne w naszym życiu jeszcze miesiąc temu. Tymczasem wystarczyło dmuchnąć, by pokazać, w jakiej parodii cywilizacji żyjemy. Dmuchnąć delikatnie, gdyż koronawirus przynajmniej na obecnym etapie nie jest nawet wystarczająco trwożliwy, by nakręcić o nim film fabularny. Może za to okazać się próbą kostiumową przed czymś znacznie poważniejszym. Z jednej strony pewno nadszarpnie gospodarczo kilka krajów, lecz nie jest na tyle mocny, byśmy cieszyli się z tego, że przeżyliśmy. Co najwyżej poczujemy lekką złość z powodu czwartych gwiezdnych wojen w tym tygodniu lub ósmego Chińczyka. Należy wykorzystać tę okazję, by dostrzec, jak żenujący wszyscy jesteśmy. Jak bardzo nam nie wyszło. Jakim jesteśmy zawodem. Popatrzmy zatem na ten świat, który się zmienia i pomyślmy, że nie ma wcale za czym płakać, gdyż nasz sposób życia nie był wystarczająco chwalebny. Już Szekspir stwierdził, że ludzka natura podatna jest na namiętności wobec zaszczytów, bogactwa, a i gdy tego mało, posiadania władzy. Stwierdził, że człowiek z natury swej jest ułomny. Przychodzi na świat skażony grzechem pierworodnym, jest istotą ulegającą różnorodnym wpływom i naciskom, a w naturze każdego tkwią ciemne strefy jego osobowości i doprawdy niewiele trzeba, by zaiskrzyły. A sukces i wszystkie pieniądze świata nie są miarą szczęścia. I z tego, co się orientuje, wie o tym każdy. Lecz nie każdy robi z tej wiedzy użytek. Przestaliśmy przywiązywać wagę do roli człowieka poza etatem, jego roli społecznej. Oceniamy ludzi po zajmowanych stanowiskach, zawodzie, jaki wykonują,
nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ograniczona jest to ocena. W wielu przypadkach to, czym zajmujemy się w szeroko pojętym czasie wolnym, jest znacznie bardziej istotne, korzystne społecznie niż sama nasza praca. Nie dopuszczamy myśli, że miejski radny bądź europoseł to jedynie funkcja, a robotnik fabryczny czy też szynkarz są o wiele cenniejsi jako wolontariusze czy trenerzy sportowi z punktu widzenia społeczności lokalnej. Cenimy jedynie osiągnięcia, nie w to, w jaki sposób żyjemy, że nieważne za ile, a po co, przywołując Waldorfa. Zapomnieliśmy o tym. Zapomnieliśmy o Szekspirze. Z równą łatwością zapomnieliśmy o kulturze. Kultura zapomniana, często pogardzana, będąca w ostatnim koszyku finansowania, na którą łożyć nie chce nikt, bo i dla kogo? Zapominawszy o kulturze i jej ponadczasowym wymiarze. Kulturze, która czyni nas ludźmi, która szuka w człowieku tego, co wielkie, co najwspanialsze, wieczne. Gloryfikuje to, czemu winniśmy służyć, co winniśmy chronić, a czego wyrzekliśmy się na rzecz miłosnych przygód fryzjerów serwowanych podczas para audycji w telewizorze. Zapomnieliśmy. Dlatego też największym, najbardziej udanym żartem prima aprilisowym pierwszego roku doby COVID-19 jesteśmy my. My sami.